Buonasera, sera tutti, moi kochani! Witajcie! Późna pora, a my tutaj spotykamy się, żeby... Chodźcie, porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o Serie A, która już wraca. Co prawda, nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie wróci, ale wiemy, kiedy skończy, jak już wróci. Musi skończyć do 20 sierpnia i ani dnia dłużej nie, może, nie mogą otwarć rozgrywki, gdyż między 20 sierpnia... A 1 września musi zostać dokończony Puchar Włoch. A jak pamiętacie, jesteśmy po pierwszych meczach półfinałowych, zresztą mm, sensacyjnych. Milan 1-1 z Juventusem yy, i Napoli z Interem. Zwycięstwo no, raczej spodziewaliśmy się w drugą stronę, ale 20 sierpnia, zobaczcie, Serie A kończy ten sezon, który jeszcze nie wiemy, kiedy wznowi. Tak? Miała 14... Czerwca ale, 13 czerwca, ale już wiadomo, że tam rząd premiera Conte narzucił jak, jakże piłkarskie nazwisko. Jednak jest zakaz rozgrywek sportowych do 14 czerwca, więc nie może wrócić 13 seria, więc prawdopodobnie 20 czerwca. I słuchajcie, yy, będą grać do 20 sierpnia, potem te cztery drużyny Puchar Włoch, półfinały dokończone i finał i 1 września, początek nowego sezonu. Czyli umówmy się, tak naprawdę chłopaki teraz kończą wakacje. Trzeba to nazwać tak, zresztą nazywają to we Włoszech korona wakacje. Piłkarze, 2,5 miesiąca przerwy, i jak zaczną grać w tym czerwcu, to skończą w maju, w maju 2021 roku. I potem od razu na euro. Także rzeczywiście, słuchajcie, czeka ich maraton. Ale najważniejsze, że jest że jest ten plan Rady Federalnej Włoskiego Związku Piłki Nożnej jak mówię decyzja kiedy ruszają, czy to będzie na pewno 20 czerwca? Ma zostać ostatecznie klepnięta 28 maja. Chwilkę poczekamy. Ale jeszcze zanim dalej przejdę, bo zapomnę. Słuchajcie, jest to kubek, który jest taka, taki fanpage na Facebooku, właśnie. Nic się nie stało i oni właśnie dostają ich kubek ze sobą, koszulkę. No przecież gdzie ona jest? Z moim ulubionym selekcjonerem Podusia. Właśnie. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj e, przy okazji e, odezwali się do mnie, że wiecie, że tak się nazywa film e, o pedofilach w Zatoce Sztuki e, w, w, w Sopocie Sylwestra Latkowskiego. Oni tam mają właśnie Jerzego Brzęczka na tym fanpage'u, prawda? I, 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 i no, no widać, że to jest piłkarski fanpage, filmiki z, z animacja z Jerzym Brzęczkiem. A tymczasem dostają teraz agresywne yy, wiadomości na temat celebrytów, pedofilów. Nie, nie, no ludzie, apeluję, ogarnijcie się, po, po prostu przeczytajcie, rzućcie okiem, coś po tym nic się nie stało, przecież to nasze zawłaszczone tutaj sportowe hasło bardziej, bardziej siatkarskie niż piłkarskie ale, ale, ale jednak. To tak jako bo mi się przypomniało, a potem zapomnę i Wam, i wam nie opowiem, że, że no, mały taki apel, żeby, żeby jednak ochłonąć i, i, i posługiwać się rozumem. No więc właśnie, słuchajcie, we Włoszech, we Włoszech jak mówię, sezon, sezon ma być dokończony do 20 sierpnia. Potem mecze, dobrze powiedziałem, tak. Inter przegrał z Napoli 0-1, Milan zremisował sensacyjnie z Juventusem 1-1. Czekają ich rewanże. Włosi w ogóle już wcześniej się przymierzali do wznowienia sezonu. Odwlekło się to i, i nie wiadomo, czy rzeczywiście 20 czerwca ruszą. No to jest taka pierwsza data po. Po odmrożeniu, tak, e, zamrożone wszystko jest do 14, a więc chcą 20 czerwca rozegrać tą pierwszą popandemiczną e, kolejkę. No, Można, ich, można zrozumieć, że no, politycy tam jednak, jednak, jednak uważają, jednak się zabezpieczają, jednak rezerwują sobie. Pamiętajcie, że Włochy to jest jednak kraj, jeden z, z najbardziej na świecie e, państw dotkniętych e, koronawirusem. Prawie już 250. Tysięcy, czyli ćwierć e, e, miliona zarażonych, e, niestety aż 300, e, nie, co ja gadam, na szczęście, 32 tysiące mm, ofiar e, pandemii, choć teraz, na przykład, nie wiem, czy, czy słyszeliście, e, Brazylia niestety tutaj się wy, 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 e, wysuwa na, mm, no, mm, na prowadzenie, ale nie o tym, e, słuchajcie, e, i... Bardzo długo tam debatowano nad protokołem medycznym. Zamiast po prostu skopiować to, co robią Niemcy z Bundesligi, no bo wiadomo, że oni to po prostu zrobią dobrze, no i ta pierwsza kolejka pokazała, że póki co wszystko jest, a tam oczywiście Włosi po swojemu, więc rząd włoski na przykład zaproponował, że no co zrobić w przypadku, gdy jeden z piłkarzy zostanie zdiagnozowany jako nosiciel wirusa. Cała drużyna na kwarantannę. No to tam ci powiedzieli, nie, no, no to rządzie, no to, to nie ma sensu powrót, nie ma sensu projekt restart. Jak, no gdzie drużyna na kwarantannę? No róbmy tak jak Niemcy, tak, że jest, z, i przecież zdiagnozowali tuż przed rozpoczęciem, przed restartem Bundesligi paru piłkarzy, w tym klubie paru piłkarzy w FC Köln. W FC Köln zostali po prostu potraktowani jako ciężko kontuzjowani, odseparowani a tych innych po prostu mocniej tych pozostałych y, intensywnie badano, tak? Nie wykazały nic y, te, te, te wymazy, no i, 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 i grają, tak? Więc rząd na szczęście włoski się już z tego wycofał, no bo, mm, no bo po prostu y, no bo było to bez sensu wysłać całą drużynę na kwarantannę. Y, wielu jest, y, które już mają przeciwciała, tak? I y, y, y mieli tego wirusa, no po prostu no nie można, no inaczej po prostu te rozgrywki by się nie wznowiły. Natomiast jeszcze, aha, na razie, słuchajcie, zaakceptowano ten protokół medyczny na okres treningów, tak, czyli drużyny wró wróciły już do treningów, są tu fotki z Juventusu i tak no ale jeszcze nie zaakceptowali tam, już wracają, a jeszcze nie ma protokołu na dni, meczowe. I tu dochodzą informacje, że oni jednak modulują trochę, niby tak jak w Bundeslidze, ale jednak na przykład, czyli zawodnicy na przykład będą też siedzieli na ławkach, w maskach, co dwa metry od siebie, na trybunie, co jest trochę fikcją, bo przecież wiadomo, że zaraz wejdą i się zgęszczą z, z w szatni i e, w autokarze. Ale na przykład we Włoszech stwierdzili, że hipokryzją jest e, niepozwolanie zawodnikom na celebrowanie gola radośnie, uścisków itd. Tak, skoro i tak się przepychają, e, z, dopiero co jest ten kontakt, więc we Włoszech... Gole będzie można celebrować. Zresztą, jak widzicie w Niemczech, w Bundeslize po tej kolejce, jedni nie celebrowali jak Borussia Dortmund. Pamiętacie te obrazki prześmieszne, jak Erling Holland celebrował wszyscy w dystansie? Jakieś to było takie. Y nie przeszkadzało mi, było po prostu takie specyficzne, tak? Ale Herta Berlin przecież się tam obściskiwali i całowali i tak dalej. I nie zostali ukarani, bo jednak to są tylko zalecenia, a nie kary. Włosi po prostu od razu na to y, pozwalają. Ale słuchajcie, co oznacza ten restart y, w mm, 20 czerwca, jak dobrze pójdzie i, ko i dokończenie już y, 20 sierpnia, a 1 września. Nowy sezon, tak? I jeszcze, że trzeba będzie rozegrać 13 spotkań ligowych Serie A w 71 dni. Dużo, ale umówmy się, tragedii nie ma. Ale są dwa takie najbardziej poszkodowane drużyny, które można powiedzieć są ofiarami swojego sukcesu, ponieważ grają na trzech frontach. Juventus, który gra przecież w Lidze Mistrzów i, e, i w półfinale Pucharów Włoch czeka go rewanż. Oraz Inter e, Mediolan, który jest nawet w jeszcze gorszej sytuacji niż Juventus, bo Juventus, jak pamiętacie, zagrał jeden mecz 1.8. finału Ligi Mistrzów z Olimpikiem Lyon. Przegrał, czeka na rewanż w Turynie. A Inter w końcu nie zdążył zagrać. Pamiętacie całą tą aferę? Mecz z Hetafe, prezydent Hetafe. Już UEFA kazała im lecieć do Mediolanu. On powiedział, no gdzie mam lecieć do Lombardii? Nie, nie wyślę tam moich ludzi, nie wyślę tam moich piłkarzy, trudno, dawajcie Walkowera. Yy, taka była postawa prezesa, prezydenta yy, Hetafe. No i yy, więc Inter czekają dwa mecze w Lidze Europy yy, w, yy, z, z, z Hetafe. I, I zakładając, że obie drużyny dojdą. Aż do finału, co jest możliwe, bo przecież Inter może odrobić jednobramkową stratę z Napoli i wejść do finału po Włoch, i Juventus przecież może odrobić e, m, tą stratę z Olimpikiem Lyon. Zwłaszcza, że Olimpik Lyon, jak wiemy, nie gra, nie ma tam rozgrywek, zakończyli, więc ciężko bardzo utrzymać i być w formie. No, nie grając na co dzień meczów, to zobaczcie, e, zakładając, że no pewnie Interowi łatwiej by było dojść do finału Ligi Europy niż Juventusowi do finału Ligi Mistrzów, ale to jest możliwe czyli w optymistycznym scenariuszu optymistyczno-pesymistycznym scenariuszu, że grają wszystko do końca, do końca tego września, do, do końca, przepraszam sierpnia, czyli do 1 września Inter będzie musiał zagrać w te 71 dni 22 spotkania a Juventus 2 yy, no, mm, no, intensywnie, tak, no, ale dlatego tak sobie pomyślałem, czy Interowi będzie zależało na tej całej Lidze Europy, bo jeszcze Liga Mistrzów, prestiż, pieniądze. A Lidze Europy, ani pieniądze, trzeba latać na te mecze. A tutaj Europa po pandemii, ani pieniądze, ani prestiż. Włosi już nas przyzwyczaili do tego, że się tak bardzo o tę ligę um, Europy nie biją yy, na, na, na śmierć i życie. No, też pewnie jakoś tam bardzo nie odpuszczą, ale coś, no, zobaczymy. Tak, jeżeli by się liczyli w walce o mistrzostwo Włoch. Nadal, A wiemy, że, że troszkę, e, troszkę jednak większe szanse ma no przede wszystkim Juventus tak? i Lazio, ale w, w Inter jeszcze się nie wypisał z tej walki. E, no, e, może, jeżeli będą walczyli o Scudetto, może sobie odpuszczą ligę. Europy. Jeśli już zobaczą, że mają, nie, nie, nie zdobędą, nie mają szans na mistrzostwo Włoch, może wtedy przycisną w lidze Europy. Ciekawa moim zdaniem jest tutaj sytuacja. Zobaczcie jeszcze, że Amici Sportivi to jest taki fanpage moich znajomych kalciologów, tak bym powiedział. Na, na, na Facebooku i na Twitterze znalazłem, że przytaczają jeszcze ciekawe informacje yy, Luki DiMarcio, czyli tego dziennikarza, który ma takie dobre informacje zawsze. Yy, możliwe daty mercato. Pamiętacie, że UEFA, czy wręcz FIFA mówiła o tym, że ten okres, yy, okno transferowe, no jak się otworzy yy, teraz, przecież do zakończenia zostaną mogą być przedłużane tak tymczasowo kontrakty, ich. ich Przecież niektórym wy, 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 wygasają 30 czerwca, a, a, a rozgrywki przecież w Serie A mają być wznowione 20 czerwca, dotrwać do, 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 do 20 sierpnia, więc te kontrakty jakby można naturalnie przedłużyć, ale więc to okno, w koń, w, okno transferowe w końcu stanie otwarte, tak? I mówiło się, że nawet może potrwać do 1 stycznia, płynnie przechodząc, w kolejne okno transferowe styczniowe, czyli do lutego tak naprawdę cały czas ten okres po pandemii, żeby kluby no bo niektóre popadną w tarapaty finansowe, więc sprzedając zawodników mogłyby się ratować, a tutaj aktualnym pomysłem pisze Di Marzio jest jednak jednomiesięczne okno transferowe, które miałoby potrwać od 1 września, czyli rusza sezon, nowy sezon Serie A, ten 2020-2021, do 2 października 2020 roku. Może się jednak zdarzyć, że rozpocznie się ono zaraz po zakończeniu sezonu, czyli trwałoby wtedy. Miesiąc i 10 dni, tak? To co z tym pomysłem UEFA? Nie wiem, bo myślałem, że on po prostu zostanie powszechnie narzucony, a nie że sobie wybieramy my miesiąc, a ci 6 miesięcy, tak? Może po prostu upadł ten pomysł, nie wiem, czy takie okno transferowe. No nie, no byłoby to dziwne, gdyby na przykład można było dokonywać transferów jeszcze w listopadzie, w grudniu. No, nie wiem, czy naprawdę tego aż wymaga e, ta sytuacja po. Pandemii. Przechodzę moi kochani do Polaków. Co u nich, ale chciałem zobaczyć, czy to w ogóle jakoś komentujecie. O, przeciem mi tutaj. Maciej Kolesza Flasiński, czyli nasz człowiek w Tarnowie. Panie Hale, niestety dla włoskich klubów będzie teraz bardzo mocno i intensywnie. Jeśli chcą dograć sezon, to muszą wziąć przykład. Z ciebie. Ciężko trenujesz dwa razy w tygodniu na wizji i dajesz radę, dziękuję, choć zbliża się powoli koniec tego publicznego treningu, bo coraz więcej mniej ludzi tego potrzebuje, coraz mniej, no nie musimy już siedzieć w domu, tak? To był, to był pomysł na treningi, gdy nie można nawet wyjść, trenować powiedzieć na rowerze na zewnątrz, bo można dostać mandat. Teraz po pierwsze jest ciepło, ludzie są o 11, kiedy ja trenuję. Poza domem coraz mniej Was ze mną trenuje, więc zastanawiam się jeszcze, co z tym zrobić, ale niewykluczone, no wiecie co, nie ma co ciągnąć formatu. Ja nie przestanę trenować, słuchajcie, moi kochani. Patrzę, I... patrzę, patrzę, patrzę. Patrz. Y... Giuseppe Marotta. Milik w Juventusie, pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam, zaraz do tego przejdziemy, przecież... Wcale to jeszcze nie upadł ten pomysł, Ju Juventus jest tu jak najbardziej realną opcją, tyle że pojawiły się kolejne, o jednym mówiliśmy, o Atletico Madryt, a teraz są doniesienia włoskich i angielskich dziennikarzy o Tottenhamie, zaraz sobie o tym porozmawiamy, yy, yy, Arek Vera Kruszpisz, Michał z samym szacunkiem, nie bądź... Dziennikarskim. Faktem u ciebie: piątek już grał w Tottenhamie, litości. Po prostu były takie plotki transferowe, pisały angielskie media, były brane pod uwagę, co pokazuje nam, e, oczywiście, że to zakończyło się niewypałem, powiedzmy e, nawet tak wielkim, że ostatecznie wylądował w Hercie. I żeby nawet jeszcze z rynny pod jeszcze większą rynnę na ławce w Hercie, Berlin. E, zobaczymy: za chwileczkę będą derby Berlina. Jutro, żeby daleko nie szukać. Czy dalej ławka, czy dalej wedat Ibisewicz w pierwszym składzie. Natomiast faktem jest, że Tottenham szuka napastnika. Faktem jest, że Milik jest do wyjęcia z Napoli, bo po prostu na 100% wiadomo, że on stamtąd odejdzie i przecież to nie ja e, wyssałem sobie z palca Milika w Tottenhamie, tylko to relacjonowałem wam, e, co piszą media, a skoro tak piszą e, media angielskie i włoskie, no to warto się pochylić zobaczyć na jakich zasadach on miałby tam trafić, e, gdzie miałby grać, czy miałby rywalizować z Harry czy być jego Następcą, bo cały czas się spekuluje, że Harry Kane odejdzie, jeśli kogoś na niego będzie stać, tak? Mówi się o, o Manchesterze United, więc nie grilluj mnie tutaj e, Arku Veracruz, no bo to są po prostu spekulacje. Ja nie ogłaszam tutaj, jest transfer tenku, jest opcja, tak? Moim zdaniem, Milik, gdybyście mnie mieli pytać e, trafi do Juventusu, bierze w ten transfer, bo tam jest Mauricio Sari, który go już sprowadził do Napoli, znają siebie nawzajem i on zna możliwości, wie, co Milik mógłby dać jego drużynie. Czy wie to Jose Mourinho i którą opcją na liście Mourinho-napastników jest Arek Milik? Sam jestem ciekawy. Bolo poza kontrolą też pisze tu, że Inter, czyli Conte Prawdopodobnie odpuści Ligę y, Europy. Y, Kuba, futbol fan, według pierwotnego planu serię A miała wrócić 13 czerwca, ale pewnie się przedłuży, bo nie są tak zorganizowani jak Niemcy. No właśnie, do 14 nie mogą wrócić 13, bo do 14 jest zakaz imprez masowych i e, gry, nawet przy pustych. E, imprezy sportowe są zamrożone, nawet bez mm, publiczności przez rząd, więc po prostu stąd to przesunięcie Tydzień. Yy, nie są tak zorganizowani jak Niemcy, pisze Kuba, Juventus na pewno mistrzem, Lazio spuści z tonu, boję się o Napoli. No nie ma się co bać, po prostu po Napoli i Liga Europy maksymalnie co się uda w tym sezonie. Jest przecież jeszcze Atalanta, nie zapominajmy. Yy. Piotr Wnuczeński rozmawiałem ze znajomym Włochem i stwierdził, że Zielu minimum za 100 milionów do Barcy inaczej Neapol nie wybaczy. No właśnie, możemy o tym wspomnieć, skoro przychodzimy do Polaków. Ja postanowiłem w ogóle nie poruszać kwestii transferu yy, Piotra Kazielińskiego do Barcelony, bo, yy, no bo po prostu jest dla mnie to tak głęboko niemożliwe z wielu powodów, ale Yy, nie z powodu jego braku umiejętności. Ja uważam, że z polskich piłkarzy yy, akurat Piotrek Zieliński by się w Barcelonie odnalazł. Kto jeszcze? No oczywiście Robert Lewandowski, bo on by się odnalazł wszędzie. Arek Milik? Też uważam jako taki nie, nie, nie wysunięty napastnik, tylko właśnie, no ale, ale, ale jest tam zupełnie niepotrzebny. Nie Granica tak bardziej z lewej strony, właśnie. właśnie no tam gdzie na przykład Ansu Fati, no jest właśnie Ansu Fati. teraz zresztą idzie idzie słuchajcie ciekawa informacja że jakby nie że relegują go do drużyny rezerw tylko właśnie drużyna rezerw go ściąga z pierwszej drużyny po to żeby pomóc jej w awansie można by zadać pytanie po cholerę awans rezerwą a okazuje się że oni na tym choćby tylko spraw telewizyjnych i tam jeszcze z innych źródeł zdobędą 10 milionów, zarobi Barcelona na awansie, i zobaczcie, że od o takie 10 milionów tak wielki klub się pochyla, tak, z pierwszoligowego, e, e, znaczy gwiazdora, gwiazdorka pierwszej drużyny, z syła. To jest trochę tak, jak pamiętacie tą dyskusję, właśnie czy milik Gdzieński powinni grać e, w reprezentacji młodzieżowej, skoro już nie są młodzieżowcami, może z racji wieku mogliby, ale mentalnie. To już są seniorzy, tak grają w reprezentacji dorosłej, grają w wielkich klubach. Yy, yy, I ja też uważałem, że... No po prostu yy, nie patrzysz na, na, na wiek, yy, yy, tylko patrzycie na umiejętności yy, tego zawodnika. Czy 16-letni Cesc Fabregas, musiałbym sprawdzić, czy grał jeszcze w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii, skoro grał już, yy, no mając powiedzmy 17 lat, yy, jako następca Patryka Wiry w Arsenalu. Yy. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko po prostu, no po pierwsze, Barcelona wiemy jak jest przyciśnięta finansowo, musi sprzedać podobno aż tam nastup piłkarzy jest na liście transferowej, żeby zrównoważyć budżet musi jeszcze w tym sezonie sprzedać zawodników za 70 milionów, więc widzicie, czy tam Ivan Rakitic, czy... Seme, czy Artur wpychany yy, do, do Juventusu, nie chce, nie chce odchodzić. Yy, I wiemy, wiemy, że bardzo, bardzo Barcelona jest zdeterminowana, żeby sprowadzić Miralema pianicza, jeśli chodzi o środek, yy, nie bacząc na jego kontuzjogenność. No jest to oczywiście świetny piłkarz, tylko czy to jest ten moment, że Barca, czy nie lepiej stawiać na dużo młodszego Artura, który tak bardziej pasuje. No, Dziwię się trochę, ale generalnie nie potrzebują w tym momencie Piotrka tak? Muszą sprowadzić Lautaro Martineza, y, chcą też sprowadzić Neymara. Gdzież tu jeszcze, skąd taki transfer, nic nie znam. Więc w ogóle nie chcę, nie chcę tego rozważać. Y, natomiast nie znaczy to, że on by się tam y, nie sprawdził. Akurat może właśnie on by z polskich piłkarzy sprawił się najbardziej, bo też wiemy, że Robert Lewandowski oczywiście... No, Barcelona nie gra jak Bayern, tak? Ale jestem pewien, że on by się dostosował do każdego mm, stylu i wszędzie był równie skuteczny. I... Filip Dobrowolski. bardzo mi szkoda. Lazio, byli w świetnej formie. Inzaghi ulepił coś z niczego. Teraz pandemia może zabrać im szansę na mistrzostwo. Kto według pana zgarnie Scudetto? No, oczywiście, Juventus jest tutaj z racji szerokości kadry, yy, wypadnie. Ale słuchajcie. Nie wiemy tego na 100%. Bo wszyscy wypadli z tego rytmu metrowego, tylko jak znam doświadczenie też juwel, tych piłkarzy, od, od, słuchajcie, od nawet Wojtka Szczęsnego, yy, przez gdzieś tutaj miałem jego zdjęcie, yy, yy, przez Kieliniego. Cristiano Ronaldo, no to myślę sobie, że no oni zdobywają, oni tak już mają we krwi zdobywanie tych tytułów, grę pod presją, grę pod presją w Pucharach, w Lidze Mistrzów, takie mecze jak z Atletico Madryt. Oczywiście zdarzył się też taki jak z Juventusem. Ale yy... No to, no to jest ze wszechmiar dla mnie faworytem Juventus. Rzeczywiście, może gdyby nie ta przerwa, byli bardzo na fali. Bili przecież rekord wygranych spotkań z rzędu Lazio. Natomiast jeśli, jeśli takie strata rytmu, jeśli ktoś to szybciej uzupełni, no zdziwiłbym się, gdyby nagle się okazało, że Lazio gra tak jak Borussia Dortmund, a E, która w pełnym rytmie metrzowym, tak jakby nie było przerwy, raczej tego samego się spodziewam po e, Juve, Ale słuchajcie, jest absolutnie sytuacja nieprzewidywalna. Możemy tylko spekulować na ten e, temat. Nowej Jelen wraca do. Problemu piątka w Hercie. Stary Lis Ibisewicz zregenerował, zregenerował siły w ciągu kilku tygodni, ale nie będzie grał cały czas w pierwszym składzie. Poza tym ma kontrakt do końca czerwca. Ciekawi mnie, czy Herta przedłuży z nim. Omawia wszystko to zależy od Bruno e, Labadi. Mm, mm. Maciej Kulesza Flasiński, Michale, powiedz, co sądzisz o pomyśle Zbigniewa Bońka o tym, żeby powoli przywracać kibiców na stadiony? Ja to dosłownie przed chwilą zobaczyłem na Twitterze, jeszcze się nie wczytałem i nie wiem, na czym polega ten pomysł, ale tak generalnie pomysł, no to. Byłbym bardzo ostrożny, bo to trochę tak jak z otwarciem galerii. I zobaczcie, że ludzie się wcale nie pchają do tych galerii, no przynajmniej z tego co słyszę, bo ja się nie pcham, nie byłem jeszcze w żadnej. Czekajcie, bo to Piotrek Koźmiński tradycyjnie chyba porozmawiał z prezesem. Bomba. O. Prezes PZPN prezes walczy o powrót kibiców na stadiony już teraz. Premier Mateusz Morawiecki otrzymał dziś specjalny plan. Jeśli się uda, to fani wrócą na polskie trybuny wcześniej niż przypuszczaliśmy. Bylibyśmy prekursu, prekursorami na skalę światową. No, czy ja wiem, czy ja bym chciał, żebyśmy byli prekursorami akurat w tej kwestii. Prze, przebiedował. Ja wiem, że to kolejne. Kolejne wpływy do, do kiesy klubów poszkodowanych i tak dalej. Prze, Przecież Premier League, znaczy nie, nie Premier League, tylko PZPN zrobił tą tarczę antykryzysową, i nie wiem na czym ten plan. A, no tak, taki plan, że oczywiście nie pełne trybuny jak przed pandemią, tylko w pierwszym etapie mielibyśmy do czynienia z zapełnieniem sektorów do 20%, z jednym istotnym zastrzeżeniem. Maksymalne zapełnienie każdego sektora dla publiczności do poziomu 20% jego pojemności oraz zachowanie maksymalnych możliwych odległości między kibicami na wszystkich sektorach. Na początek wchodziłoby na scenę nie więcej niż 999 osób, a więc nie miałby nie mecz wtedy charakteru imprezy masowej. Widzowie mieliby obowiązek noszenia masek, bilety byłyby kupowane Online, a organizatorzy zapewniliby wszystko, co jest niezbędne do zachowania zasad bezpieczeństwa, dystans, środki dezynfekcji, plan wchodzenia opuszczania stadionów. No cóż, z jednej strony, no, jak widzimy te stadiony, jakby tak rzeczywiście porozrzucać kibiców, musieliby też kibice tutaj zachować się bardzo odpowiedzialnie i rzeczywiście trzymać ten dystans, jakbyśmy zaraz zobaczyli tam po obejmowane pary, jak to bywa na stadionach. Znaczy, ja bym się tutaj nie śpieszył, ale z drugiej strony, czy hejtować taki pomysł, nie wiem. Co wy na to? Od razu się włączcie i napiszcie. Czy wy byście już wy? Umówmy się. Rząd otwiera, zgadza się, przyjmuje ten plan i możecie wejść. To wchodzicie. Na ten stadion, czy jednak się y, obawiacie, czekacie, a w tym sezonie już odpuśćmy, może w następnym, może na, y, na jesieni. Pytanie do Was. Y, przy okazji widzę, że 1500 osób na y, live. dziękuję za wszystkie łapki w górze i za wszystkie suby. Y, 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 y. Nie widzę Waszych odpowiedzi. Giuseppe Marotta pyta, czy czytałem książkę Kieliniego. No nie, bo jeszcze jest chyba nie przetłumaczona na polski, ale czekam na nią, bo dużo smaczków wypływa. 5% to tak, ale nie 20% pisze Lajcik, yy Justyna Pawliczak. Czemu zatem Niemcy tak nie zrobili? No właśnie, powiem Wam szczerze, ja wiem, że różne Wasze, możecie mieć opinie na temat Niemców, ale w kwestiach organizacyjnych, a zwłaszcza opanowywania pandemii, nie szedłbym tutaj w bycie pionierem, prekursorem, tylko bym po prostu się oglądał na Niemców. Najpierw w ogóle wznówmy tą ligę, zobaczmy, czy drużyny trzymają się przepisów, czy w ogóle to funkcjonuje, czy ci kibice mają na co wracać, a po pewnym czasie można yy, zacząć oczywiście te sektory o no 20%. To jest kwestia, tu ktoś z Was proponuje 5%, yy, yy, ale yy, 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 jak mówię, może zaczekajmy, zobaczmy, jak ci prekursorami światowymi są Niemcy, tak? Już, już, już mają ten tytuł, bo jako pierwsi wznowili Bundesligę i bym zobaczył, jak to wychodzi. Rzeczywiście y, y, s, s, tak powiem, dla samego bycia prekursorem na pewno y, nie warto, ale jeśli uznamy, że jest bezpiecznie, to czemu nie? To nie ma co narzucać sobie samym takiej permanentnej izolacji i takich środków bezpieczeństwa. No bo skoro ludzie mogą wchodzić do galerii, do kościołów, do wszystkich innych miejsc, to czemu nie na stadion? Właśnie przy takim nasyceniu 20 Doktor Hichot. Panie Michale, z powodu pandemii nie pracuję od dwóch miesięcy i moja Gosia na mnie krzyczy, że nic nie robię, tylko oglądam livey i hate parki. Nie macie tam jakiejś roboty. W kanale sportowym nie, nie bardzo, ale wiesz co? No, powiedz żonie, że mój live no, nie wymaga chyba od ciebie, żebyś od 20.00, która jest? 2.47, zaraz zgaśnie stadion i żebyś coś robił innego niż oglądanie jakichś fajnych rzeczy, czy to serialu, czy właśnie Lifeca, yy, czy, czy hate parku, ja Akurat dzisiaj nie było, jutro. Zapraszam was na hajt park z Mateuszem Klichem. Jeszcze w hajt parku chyba nie mieliśmy aktualnego reprezentanta Polski i piłkarza Champions League, Marcelo Bielsa, a przede wszystkim, nie przede wszystkim, przede wszystkim to on jest piłkarzem reprezentacji Polski, ale też wytrawnym graczem w Lola więc pewnie nie zabraknie też i tych tematów. Zapraszam Was jutro o 21 na kanale sportowym przy okazji. Hmm, prośba o pozdrowienia. Maniek264 cały czas jeszcze nie uporał się nie, z radami. Prosi o radę. Hmm, on chyba prosił nas o radę, jak co tam z dziewczynami i tak dalej, ale właśnie dziewczyny, które tu występują na czacie, mówiły, żebyś ty porozmawiał właśnie ze swoją dziewczyną i zapytał, co możesz dla niej zrobić, czego ona od ciebie oczekuje. Słuchajcie, rozmowa zawsze jest najważniejsza. Najlepiej sobie powiedzieć ty, czego byś od niej oczekiwał, jakie masz marzenia i. i, i też wsłuchał się w jej marzenia i oczekiwania i będzie Wam ze sobą na pewno dobrze. Patryk Peszko nagle nam tu pisze, że Sanę przytył prawie 10 kilo, rzeczywiście słyszałem, że podobno, nie, nie, czytałem też, że się bardzo spasł, czyli w przeciwieństwie do mnie, słuchajcie, ja prawie już 7 kilo zrzuciłem, a Sanę przytył 10 i ktoś go wziął za kierowcę autobusa, bo go nie poznał. Tak się powiększył na buzi. Karmazynowy z Nowy Jeleń. Trzeba jeszcze wypchnąć z Barcy Dembele, Coutinho. Barcelona sprzeda ich z dużą stratą, chyba, że jeszcze przetrzymają ich przez pół roku i dadzą im pograć na podbicie ceny. Tylko czy oni podbiją tą cenę? Taki Dembele zaraz się znowu kontuzjuje. A Coutinho, jeżeli tylko by się pokazał jakiś, jakiś kupiec, a, a pewnie wielu opcji nie ma, jest gdzieś to Newcastle cały czas, o ile by chciał wrócić do Premier League, to bym go sprzedawał, bo pamiętajcie, że jeżeli on zagra jeszcze parę spotkań w barwach Barcelony, to przede wszystkim Barcelona będzie musiała dopłacić Liverpoolowi 20 milionów euro zgodnie z klauzulą. Jak zagra 100 spotkań, a iluś mu tam nastu brakuje, to będzie trzeba jeszcze dobulić. Za to, a Barcelona chce zarobić, a nie jeszcze dołożyć. Mateusz Monarczyk, Myślę, że Arek Milik zagrałby się, zgrałby się dobrze z Cristiano Ronaldo. On ceni sobie napastników, którzy potrafią grać pod niego. Arek na pewno jest kreatywną dziewiątką, która buduje dużo akcji i potrafi grać dla kolegów. No właśnie, to jest też jeden z powodów, dla których ja wierzę w ten transfer. Tak, który by nie jest egoistą, nie gra pod siebie, jest właśnie takim zespołowym graczem w przeciwieństwie do jego rywali, bo mówi się, kto może zastąpić Gonzalo Higuaina? Hmm. Mauro Icardi, tak, to jest za duże nazwisko, on chciałby być, dominować, tak jak y, y, w, y, kiedy grał w Interze, a dominant może być tylko jeden, y, jeśli w tej drużynie gra Cristiano Ronaldo, to on tam będzie mm, dominatorem. Rakso też uważa, że Milik przejdzie do Juve, ale zostanie tam pewnie na rok, a za rok odejdzie Iguani do River, a Icardi do Juve. i co wtedy Milik? Od dawna wiadomo, że Icardi z Juve podkochują się w sobie, wtedy Milik out, ale to nie będzie wtedy takie łatwe, gdzie out. Mm, no i słuchajcie. Ale ja w, ogóle, ja w ogóle chciałem wam e, z wami pogadać o Karolu Linettym i Kamilu Gliku, bo o obu się spekuluje, że mogą e, jeden przejść, a drugi wrócić e, do Torino O Karolu Linet, tym bardzo niedocenianym nad, w kraju nad Wisłą piłkarzu, no bo patrzymy na niego przez, rys, przez pryzmat, że nie odpalił w kadrze. Także dwa razy go Adam Nawałka zabierał nawet na wielkie turnieje, na Euro 2016, na Mundial i on tam nie zagrał ani minuty. I każdy kolejny trener tak... no, yy, no nie stawia na niego i... ale... Jak ktoś ogląda jego grę, a ja nie widziałem może za dużo meczów, ale pamiętam taki z Breścią chyba to był mecz 5 do 1, gdzie on zdobył gola, miał asystę, ale dowodził, dowodził drużyną. Był absolutnym e, liderem, fajnym takim kreatorem. Claudio Ranieri, o czym za chwilę porozmawiamy, zmienił bardzo ustawienie 4-4-2, bardzo na niego stawia, nawet wychodził jako kapitan Karolinetti i... Ta jego postawa w broniącej się przed spadkiem Sampdori Genua, myślałem sobie, no to było oczywiście gdzieś tam w styczniu lutym, że jak dojdzie do tych marcowych meczów, no to będę apelował o kolejną szansę. Zobaczmy, dajmy może. No minęło sporo czasu. Tak, u Brzęczka on jeszcze nie dostał e, prawdziwej szansy, mm, bo wydawało mi się, że na to mm, zasługuje. I teraz według calciomercato.com e, Karolem tym za, zainteresowane jest Torino, które już próbowało go sprowadzić zimą. E, nie udało się, bo sam Karol nie chciał wtedy odchodzić, a dzisiaj dyrektor e, Torino, Davide e, Vagnati, zamierza ponownie podjąć próbę E, namówienia Polaka do przejścia do e, Torino. E, Czemu Linetty odmówił w styczniu. Choć e, klub dawał wtedy za niego 10 milionów euro i dostałby sporą podwyżkę w Torino. E, chyba miesiąc czy dwa temu e, fajną przeczytałem rozmowę w Sport. Dominik piechota mój druch z lali, ale jak widać zajmujący się też Serie A, zrobił bardzo fajny wywiad z Karolem i Karol tłumaczył, tak, przede wszystkim nie chciałem zostawić Sampdorii w trudnej sytuacji, gdy broniliśmy się przed spadkiem, a ja nagle zmieniłbym klub. Dużo tej drużynie zawdzięczam, doceniam co mnie tu spotkało, więc zrobię wszystko, abyśmy się utrzymali, a co się stanie latem, to już zobaczymy. No i słuchajcie, teraz e, latem Sampdoria Podobno byłaby skłonna z powodów finansowych sprzedać Linet tego za 11 milionów euro. Zwłaszcza, że jego kontrakt wy gasa w czerwcu 2021. Czyli to jest ostatnia okazja, kiedy mogą na nim y, zarobić. Linetty w tym sezonie zagrał w 17 spotkaniach, y, dwa gole, trzy asysty, ale jak mówię, nie patrzmy nawet na te cyfry, ale na jego rolę w klubie, na to, że stał się kapitanem i naprawdę jednym z no o, jest oczywiście Quajarella, ale może jednym z takich dwóch, trzech najważniejszych zawodników, który nie zresztą bardzo e, lubianym przez e, kibiców e, ze stadio Luigi Ferraris. W ogóle przez cztery ostatnie lata Linetti wystąpił w 121 meczach, 9 goli, 13 asyst, ale też taka e, rola lidera, której się podejmował. I e, jak mówię, miałem szczęście obejrzeć ten mecz z brzmią 5 do 1. Ale i w innych spotkaniach, nawet w tych przegranych, często był jednym z najlepszych zawodników Sampdori na e, boisku. Często te porażki były bardzo nieszczęśliwe. A! Kiedy się pojawił w klubie Claudio Ranieri, no bardzo, bardzo doświadczony włoski trener, sami wiecie, chyba już każdy włoski klub z tego stopu z, z pierwszej ósemki e, trenował i, i, i Rome, i, i, i Inter, i Juventus oczywiście i teraz i te, chyba poza Milanem i teraz postawił na system 4-4-2, gdzie Karola ustawia na boku pomocy, czyli można by jego miejsce w taktyce porównać do tej jaką powierza Karl Ancelotti Piotrowi Zielińskiemu też w tym nowym swoim Ustawieniu, czyli na boku y, pomocy. I zobaczcie, że mm, znalazłem taki wywiad z Bartkiem Bereszyńskim w Sport.pl, który o, opisywał to okiem obrońcy w ten sposób. Karol wygląda tam naprawdę bardzo dobrze. Może zejść do środka dzięki. Czemu robi miejsce skrajnym obrońcom? Obrońcą. Udowodnił też nie pierwszy raz, że potrafi strzelać bramki. Mam nadzieję, że w marcu wróci do reprezentacji, bo to był wywiad pewnie gdzieś w lutym, tak i wtedy. Yy... I wtedy sam bym, już zresztą tak było na live, że, że wtedy w lutym, w styczniu pewnie mi się wydawało, że przede wszystkim o tego bym apelował. Nie myślałem może jeszcze wtedy tak bardzo o karbowniku. I zobaczcie, co pisze Bartek Breszyński, że mam nadzieję, że w marcu wróci do reprezentacji. Ostatnio nie odgrywał w niej dużej roli. Pod koniec eliminacji zmagał się też z problemami zdrowotnymi. W kadrze miewał ciężkie e, momenty. U trenera Brzęczka, no, u nawałka, nie ufał mu w spotkaniach, w turniejach finałowych. Mówiłem, nie zagrał ani minuty na Euro czy na Mundialu, choć był w, był w kadrze szerokiej, znaczy w kadrze e, turniejowej. U trenera Brzęczka też nie jest postacią drugoplanową, ale przecież jeszcze jest czas. Wszystko zależy od Karola. Jeśli będzie grał dalej tak jak teraz, nie wyobrażam sobie, żeby go zabrakło na najbliższym e, zgrupowaniu. I tutaj nawet wręcz e, nie musiałby, e, tak jak trochę grają na podobnych pozycjach, jak Zieliński w Napoli i e, Linetty w Sampdorii, to przecież w kadrze wiemy, że... no u Jerzego Brzęczka u, u Jerzego Brzęczka yy, yy, Zieliński jest dziesiątką, tak? A, a nie gra na swojej ulubionej ósemce, czy nawet czasami szóstce, yy, więc spokojnie można by tego linę, tego jako opcję, no mamy oczywiście Mateusza Klicha, mamy yy, Sebastiana Szymańskiego, ale uważam, że na to, na tą to, yy, danie szansy Karol, Karol sobie tą postawą w tym sezonie, zwłaszcza od przyjścia Claudio Ranieri'ego, zasłużył. I zobaczcie, wracając do wywiadu Dominika Pichoty w Nuance, w serwisie Nuance, co mówili netty o Claudio Ranieri'im. Kiedy pojawiały się pierwsze informacje, że ma nas trenować, to szczerze nie dowierzałem. Nagle trener z takim nazwiskiem i doświadczeniem może do nas trafić. Prowadził największe kluby świata, niedawno zdobył Mistrzostwo Anglii z Leicester. Myślałem, że to niemożliwe. Od samego początku podchodziliśmy do niego z dużym respektem i radością, że pomoże nam odmienić sytuację. Wprowadził lepszą atmosferę, sprawił, że rozluźniliśmy się w trudnym momencie. Jego treningi są zawsze na wysokim poziomie. Zwraca uwagę też. Yy, Sztab szkoleniowy, bo to nie tylko dobrani fachowcy, ale też otwarci, dobrzy ludzie, nastawieni na pomoc. Po tym jak zaczęliśmy grać i punktować, widać jaki wpływ miał na Sampdorię. Dominik tutaj przypomina, że w Leicester yy, 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 zabrał zawodników yy, na pizzę, gdy pierwszy raz utrzymali czyste konto i na miejscu okazało się, że sami byli zaangażowani w proces robienia tej pizzy było lepienie ciasta, mnóstwo śmiechu po latach ten moment był wspominany jako początek cementowania mistrzowskiej ekipy Leicester i pyta Dominik czy, czy Ranieri ma też takie metody w Sampdorii I, i, i Karol odpowiada, ma patent na trafianie do piłkarzy, sporo żartuje na treningach potrafi rozluźnić atmosferę nam też szuka dodatkowych motywacji. To dobry, uśmiechnięty człowiek. Potrafi też dogryźć z klasą, więc tej radości na treningu jest więcej. Roz, rozróżnia nas na ciężką pracę i momenty, kiedy można się pośmiać, puścić komuś wrzutkę z żartem sytuacyjnym. Jak w małej gierce, środkowi obrońcy strzelą gola, to zostaną docenieni jakimś błyskotliwym tekstem. Pracuje się w naprawdę dobrych warunkach. No ale o swojej grze, co mówi. Zobaczcie, jeszcze krótki fragmencik. Za jego. Kadencji grałem już na lewej pomocy, w środku pola i na prawej pomocy. Najważniejsze, że występuje regularnie, bo kiedy dołączył do klubu, akurat byłem kontuzjowany. Na każdej z tych pozycji czułem się dobrze. E, trener Ranieri też często zmienia ten system, co jest płynne. Przeważnie gramy w 4-4-2, ale gdy widzi, że coś się dzieje, wrzuc, wracamy do dawnego 4-3-1-2 albo tak jak w ostatnim meczu z Helasem, e, zamienił. Styl na 3, 5, 2, sporo zmieniamy, dostosujemy się do sytuacji rywala i wymagań meczu, dlatego punktujemy. No a gdzie jemu jest najlepiej, tak? Bo gra na pomocy była wielką zmianą, pewnych nawyków niełatwo się pozbyć i, i Karol mówi: wiadomo. Bardziej ciągnie mnie do środka, gdzie tyle się dzieje, niż stanie przy linii czekanie na piłkę. Ale, ale to żaden problem, dostosowałem się. Często tymi zejściami do środka robię nam przewagę, więc to też um, pomaga. Um, I zobaczcie, teraz stara się o, e, o e, linet tego. Corino. Samdora jest na 16 miejscu i cały czas walczy O. Utrzymanie ma 26 punktów i to jest tylko jeden więcej niż drużyna z miejsca, które spada, czyli nad, nad strefą spadkową. Tam jest tabela zobaczcie zresztą ten dół tabeli serie A. Brescia i spaL raczej już nie do uratowania, natomiast o uniknięcie spadku moim zdaniem dalej będą walczyć Lecce, właśnie ono jest na ma 25 punktów, zobaczcie Sampdoria 26, Genoa i Sampdoria y, oba kluby z Genui po, y, y, Genoa 25 Sampdoria 26 punktów, Torino tak jak Sampdoria jest na 16 miejscu, Torino na 17 27 punktów, pewnie Udinese, no zobaczcie, to są trzy punkty różnicy między tym spadającym Lecce, a a a, a a 14 udineze. więc no po prostu może Karol poczeka i zobaczy, kto spada, tak? Z drugiej strony ja myślę, że on charakterologicznie on też potrafi być twardy, pasuje do tego do tego klubu jak Torino. Na pewno jest to no klub, który nawet jeśli jest na 14 miejscu, to ma aspiracje, ma właściciela z pieniędzmi, ma aspirację, żeby być w, no, w, tej górnej, w tej górnej, dziesiątce, gdzieś może nawet ósemce, a charakterologicznie, mimo że odszedł z, z jak pamiętacie, dawno temu w 2016 roku Kamil Glik do Monaco, to dalej jest to drużyna właśnie o takim idealnym charakterze, którego symbolem był Kamil Glik i Carcio Mercato donosi, że w Turynie są zdeterminowani, żeby sprowadzić swego byłego kapitana, co będzie tym łatwiejsze, że z kolei kłopoty finansowe ma Monaco. Ciężko to sobie wyobrazić, no bo należący klub do, do rosyjskiego oligarchy, ale jednak to, że we Francji skończył się, skończył się sezon, z, z, nagle nie dano go dokończyć, zawieszono, to są spore straty finansowe, a Monako, jak czytam, pomijając już wszystko, Musi zrobić wyprzedaż, ma na kontraktach, płaci pensję 16, przepraszam, jakim 16, 60 zawodnikom. Oczywiście, część z nich jest rozpożyczonych po Europie, ale wróci zaraz. Nie wszyscy chcą zatrzymać tych zawodników i musi, i musi ich sprzedawać, zwłaszcza że, znaczy, dowodem na to, na te problemy finansowe Monaco, słuchajcie, yy, kilka tygodni temu klub obniżył pensję zawodnikom o 16%, yy, ale to nie wszystko, bo tym, którzy zarabiają powyżej 100 tysięcy miesięcznie, 100 tysięcy euro, o połowę zamroził yy, pensję. No i jak piszą włoskie media, właśnie Calcio Mercato. Yy, yy, Kamil Glik jest tutaj na liście zawodników do sprzedania. A w Turynie pamiętają go znakomicie. Grał tam w sezonach 2011-16. No i e, oczywiście 171 meczów, 13 goli i 5 asyst. Ale nie za te gole i asysty. Go kochano tylko za charakter e, wojownika, e, za oddanie e, na boisku, za... Determinację i właśnie tak ostro, no chyba e, Torino, jedno z, naj, z najostrzej w, grających włoskich e, drużyn, stał tam się bohaterem trybun. Układano o nim piosenki, był takim prawdziwym kapitanem. Pamiętacie, wzruszał e, odczytując nazwiska ofiar tam na wzgórzu Superga itd., tak tak dalej, więc dalej jest tam e, w sercach. Kibiców Torino, ale i władz e, Torino. Zwłaszcza, że teraz jest też dobra okazja dla Monaco, e, bo ka, e, kontrakt Kamila wygasa. Za rok, też tak jak i Karol tego czerwiec 2021, a więc teraz jest też okazja, żeby cokolwiek jeszcze na nim e, zarobić. I co tu dużo mówić, pamiętacie, kiedyś były takie spekulacje, sami chyba je omawialiśmy, nie do końca wierząc w możliwość ich e, e, spełnienia. Tam się pojawiało Kamil League, Manchester United. 32 lata, i no teraz zresztą taki gorszy, gorszy sezon, nie jak ten mistrzowski, nie, nie, nie ten sezon, kiedy Monaco zdobyło Mistrzostwo Francji, kiedy zagrało w półfinale Ligi Mistrzów. W, w cała drużyna, pamiętacie, rotację trenerów i właściwie nie ma zawodnika, który by no, nie dowoził. No, więc myślę, że e, Torino gdzieś, gdzie jest kochany. A zresztą pamiętacie, były takie wywiady, gdzie on mówił, że e, Torino to nie jest, e, AC Torino to nie jest, to jest coś więcej niż klub, to jest styl życia, to są ci wyjątkowi ludzie, więc wróciłby tam, gdzie jest rzeczywiście kochany i doceniany. E, I myślę, że e, wypada mu tego e, życzyć. A to będzie ciekawe, dwóch Polaków nagle. E, Karolinety z Bartkiem Bereszyńskim, jeszcze przez chwilę Dawidem Kownackim, a tutaj z Kamilem Glikiem by stworzyli taki team. Jak wam to się podoba? Fan Jezus Maria Dariusza Szpakowskiego. Glik to Torino, Torino to Glik. Monako to teatr dla snobów. Kamil tam nie pasuje, chociaż swoją robotę dobrą odwalił, zwłaszcza w tym sezonie. Hmm. Kuba Baran. Myślę, niestety, dla, yy, że niestety dla tego jest skazany na Włochy. Hiszpania, wątpię. Anglia, wykluczone. Niemcy, inna bajka. Chyba za mało czasu. Serie A tylko tu. Prawdopodobnie Torino, ale zobaczyłbym go kiedyś w Lazio. No wiesz, do tego mistrzowskiego Lazio. Takiego, no nie mówię, że zostaną mistrzem Włoch ale zagrają pewnie no nie na 100% w następnej Lidze Mistrzów. Pewnie by było ciężko. Bolo poza kontrolą, to by było genialne. Odbiór Glik do tego linety asysta. Karol musi rywalizować z Jankto, podobnym do niego, ale wolę, żeby Torino było stabilniejsze. Wysoka porażka, wysokie zwycięstwa i porażka. Yy... Kirimili... Kili mili. Moim zdaniem Karol skorzysta na grze w jednym zespole z Glikiem, który ma pewne miejsce w kadrze. Gdyby jemu także dobrze szło w tej samej drużynie, Brzęczek musiałby powołać ich obu. Pytanie, moi drodzy, jest też takie. Pamiętacie, że Kamil Glik przecież nosił się z zamiarem rezygnacji z kadry. Spekulowaliśmy, że pewnie zrobi to po Euro 2020. Tymczasem Euro 2020 jest w 2021 roku, a po drodze jeszcze eliminacje. Ja sam jestem ciekaw, czy Kamil no nie wyobrażam sobie, żeby nie zagrał w tych y, marcowych meczach eliminacyjnych do Mundialu w Katarze, tak? Bo one będą też rodzajem przygotowania do Euro 2021. No ale potem turniej, czy zostać, czy grać dalej w eliminacjach, to jest bardzo dobre y, pytanie, na które odpowiedzi jeszcze dzisiaj nie znamy. 1700 osób na live'ie. Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za wszystkie łapki w górze i za wszystkie suby. Widzę, że macie dużo fajnych przemyśleń. Szumida z Studio Tańca. Glik wraca do Torino, zanim Linetty i Juve może trząść portkami. To jest oczywiście przesada, ale obaj... Słuchajcie, Karol Linette, to jest piłkarz twardy w tej serii A z charakterem którego jak, z jakichś powodów nie był nigdy w stanie pokazać na kadrze. Ale ja bym go strasznie chciał zobaczyć, już właśnie tego dojrzałego Karola. Tego Karola, który został ojcem, co też przecież dojrzewa się dzięki temu. Karola, który, którego jednak. Współpraca z takim trenerem jak Claudio Ranieri ulepiła i dlatego uważam, że powinien dostać szansę w kadrze. Przekonajmy się, to już nie jest ten chłopaczek, który tam odbił piłkę głową i nie mógł zagrać w meczu towarzyskim, kiedy to było przed Euro 2016, za Adama Walki. Kuba football fan. Linetti może sobie dobrze radzić w Sampdori, ale w kadrze. Liderem nie będzie. Są tacy piłkarze, którzy w klubie są świetni, ale w kadrze mają problem mentalny. Liderem kadry to może być dzielnik. Ale nie wymagamy, żeby on tam był liderem, tak? Piotrek Zieliński, no, słowo lider. Wiele pasuje e, słów pełnych zachwytu do, 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 do stylu gry Piotrka, e, zwłaszcza w Napoli, ale czy on jest liderem? Nie jest i chyba nie aspiruje. Karolinetty też e, nie musi być, a Krystian Bielich niech zdobywa doświadczenie, bo na razie jeszcze jest za wcześnie. Charakter idealny, tak? Tylko jeszcze trzeba złapać doświadczenie, autorytet, w szatni, bo to wszystko liderowi jest bardzo. Potrzebne. Michał Moch. Dlaczego nie wiedziałem, że jest live? spóźniłem się jutro w końcu piąteczek z piłeczką i derby Berlina. Kto ogląda pozdrawienie dla Michaela? Od Michaela z Irlandii. Mega weekend z piłeczką. Właśnie moi kochani. Problem polega na tym, że ja jutro w trakcie derbów odpalę je sobie na laptopie, ale mam wtedy hate park z, z Mateuszem Klichem. No no. Słuchajcie, no, ciężko teraz już wraca piłka i gdzieś musimy poupychać te nasze y, programy. Może dla tych, którzy niekoniecznie są fanami Bundesligi, a będą chcieli posłać o reprezentacji Polski, o Championship, o... o o jego doświadczeniach w lidze holenderskiej, pracy w Liz Mar z Marcelą Bielsą. O Lolu to zapraszam. Gdyby Kamil Glik, pisze, Caspero miał większą asekurację na bokach, fantastycznie by się uzupełniał tak jak kiedyś w Torino grał formacją 3-5-2, co pozwoliło mu na dużą wygodę w obronie. Może jak wróci, to znów stworzy taką, taki mur ciężki do przejścia. No, pamiętam, Torino za czasów Kamila Glika. Kamil Glik to była opcja. Piłka może przejść, ale zawodnik na pewno nie. Tak, czy odwrotnie? Czy zawodnik może przejść, ale piłka piłka na pewno nie? Maciej Kowalczyk. Panie Michale, czy w Brazylii jest też wyjątkowy smok, tak jak w Lombardii, że trupy na ulicach leżą, nie wiem nie wiem jak jest, wiem, że jest sporo słuchajcie, no ponad tysiąc ofiar dziennie tak, jest straszna sytuacja w Brazylii, no wiemy jakie tam są e, warunki, jaka tam jest bieda, jeśli jeśli, jeśli to zarażenie w, w, w fawelach, które no wiecie, to jest jeden twór, jeden organizm, taka fawela to jest m, setka m, tysiące połączonych ze sobą e, domków domeczków, no Wiem, że na pewno służba zdrowia, tak, jeszcze to jest kraj tak liczny, no będzie bardzo ciężko. Trzymam kciuki czy wręcz modlitwy yy, do, do Brazylii, no bo cudowny, cudowny kraj, cudowni ludzie, albo takich spotkałem na miejscu. Nie, nie mówię tu tylko o Ronaldinho, to oczywiście inna kategoria ludzi, ale takich zwykłych ludzi, z którymi miałem do czynienia, no, z Brazylii wspominam prze. Yy, przecudownie, więc yy, nie, nie znam dogłębnie sytuacji, yy, ale no, po prostu martwię się bardzo yy, o biednych yy, Brazylijczyków. Yy, fan Jezus Maria Dariusza Szpakowskiego Torino gra yy, 3-5-2, więc Karol znów by grał w środku Pola, no nie mam pojęcia, jaka tam by była koncepcja na niego, ale, właśnie tak jak sam opowiada, jego gra grał i na lewej, i w środku, i na prawej stronie, i w, na, w każdej czuł się dobrze. Ta jego wszechstronność, zresztą, to jest też kolejna rzecz, która, z której mogłaby korzystać yy, kadra. Mm, 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 mm. Schodzę, schodzę na koniec czatu i czytam. Mateusz Munarczyk pisze: Chciałbym zobaczyć glika w Torino, powrót kapitana, plus kolejny Polak w Serie A. Wróciłby do top formy w miejscu, gdzie go kochają. Linetty ma potencjał na kluby. Stop 6 Serie A, trzeba w niego uwierzyć. No, moim zdaniem Torino zawsze będzie wyżej niż Sampdoria Genoa, tam pewnie będą, to nie były tylko jedyne dwa transfery chcą się wzmacniać jak mówię, ich, ich, ich prezes ma aspirację może nie na Scudetto, tak? ale taką Ligę Europy, pamiętacie jak za, za czasów właśnie Kamila Glika, kiedy był w Torino, Dawid Szwed, Kamil Glik powinien być w Torino, tam jest kochany, pamięta pan rapera, który rapował o Gliku. To był włoski raper Kamil Glik, pasuje do Torino. Alinety też obstawiam. Remis Unionu z Hertą 3 do 3. Myślisz, że Giki tyle puści goli? No, faworytem Herta, o ile zobaczymy drugi raz tak Hertę grającą ofensywnie, jak w tym pierwszym spotkaniu z Hoffenheim, to jeszcze, jeszcze. Przed pandemią pewnie by, by byłby moim faworytem Union. Herta grała tak beznadziejnie, a tutaj słuchajcie, no, ciekaw jestem, ile minut dostanie nasz Pio Pio i czy będzie okazja, zobaczcie, zapomnieliśmy jego cieszynkę. Jeden raz tylko w Bundeslize po tym transferze. Kiedy, jak nie w derbach, można wreszcie przekonać do siebie kibiców, że ten transfer był. Wartościowy. Yy... O, Maciej Kulesza Flasiński. Michała, a propos jutrzejszego hejt parku, to będzie w nim Tarnowianin. Gdybym się nie dodzwonił, to proszę pozdrowić Ma Mateusza od swoich krajan. Będę pamiętał. Yy... Michał zapytał jutro Mateusza o mielec. Stawiał tam pierwsze piłkarskie kroki na boisku koło szkoły, przy której mieszkał. Może jakaś anegdotka. Pele. Słuchaj. Weź mi napisz na priv, może zadam jakieś konkretne pytanie do niego, to na Messengerze czy, czy na Twitterze to ja mu zadam. Zresztą ja w ogóle wrzucę na Twittera taką prośbę o pytania do Mateusza Klicha. Ja zawsze zadaję pytania od, od Was, o to chodzi, tak? Wy dzwonicie. jak się nie dzwonicie, to czy z czatu, czy, czy z Twittera ja, ja zawsze chętnie dowiozę jakieś Wasze pytanie. Hmm, Filip Dobrowolski. Jeśli chodzi o Kamila Glika, myślę, że jego powrót do Torino byłby pięknym zwieńczeniem tej romantycznej historii. ty to piłkarz zagadka, ale w mojej opinii ma potencjał na top 6 Serie A. Proszę, kolejna osoba, yy, która tak uważa. Fan szerokiego, jak wołga uśmiechu Michała Pola, aleś rzekę dobrał do tego nika. Panie Michale, pozdrowi Pan mojego kolegę Kurasa. Oczywiście Kuras, masz pozdrowienia wywołane przez fana szerokiego, jak woga uśmiechu Michała Pola, to jemu podziękuj, ktokolwiek się chowa za tym nikiem. Kończymy, moi, moi kochani, trochę już żeśmy opowiedzieli, trochę zhejtowaliście pomysł, ale słuchajcie, ponieważ Odmawiam spekulacji na temat transferu Piotra Zielińskiego do Barcelony, bo on y, fajnie, że pojawia się w kręgu, y, ale zainteresowań i jak mówię, y, prawdopodobnie z polskich piłkarzy taki transfer jedyny, który miałby sens, tak, największy może szans. Ale wróciło zainteresowanie Milikiem Tottenhamu i Jose Mourinho y, to to wywołał. Nikolo Skira, którego tutaj już cytowaliśmy wielokrotnie, jest to e mhm. ekspert, bardzo taki renomowany, raczej niero nieroznoszący e nieroz e fake newsów, dziennikarz La Gazeta Dello Sport, napisał na Twitterze: Tottenham chce Arkaminika. Polski napastnik może opuścić Napol w najbliższych miesiącach, jeśli nie przedłuży umowy, która wykasa w 2021 roku. To, że Milik odejdzie z Napoli no 90%. Mimo, że ostatnio coś się pisze, że może jednak Gennaro Gattuso będzie z nim go przekonywał i tak dalej, ale z wielu względów on tam nie zostanie. Zobaczcie, że, że nawet już pisze Sport Italia, ale zgubiłem gdzieś tego, tego tweeta: że w przypadku odejścia Milika ma Napoli ma już następcę, nawet przygotowanego otóż miałby być nim 21-letni napastnik Lille, Victor Osimhen. W tym sezonie Ligue 1, 27 występów, 13 goli, 5 asyst, to Milik, jak pamiętamy, 12, 12 goli w tym sezonie. O co chodzi z tym hamem? To nie jest pierwsza informacja. Zobaczcie, że w kwietniu Tutto Sport donosił, że napastnikiem reprezentacji polskiej są zainteresowane wręcz dwa kluby z Londynu, bo nie tylko Tottenham, ale i Chelsea. Wiemy na pewno, że Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, no skoro y, nie zostaje nie przedłuża umowy, trzeba Milika sprzedać teraz, tak? I jeszcze na nim zarobić. Wtedy pojawiała się suma 50 milionów euro. Jest to absolutnie nieprawdopodobna, pewnie by chciał tyle wyciągnąć, ale oni doskonale wiedzą, że jego kontrakt wygasa. Wie to też Juventus, który cały czas się stara. Włosy dziennikarze twierdzą, że się skończy na transferze za 20-25 milionów euro 30 będzie tutaj jakimś niesamowitym sukcesem negocjacyjnym de Laurentisa, bo przecież to by była kwota. Zainwestowana w yy, Milika, i To sport donosił właśnie o zainteresowaniu Tottenhamu i Chelsea. Były wtedy bardzo konkretne rozmowy, ale oba kluby proponowały wtedy jakąś niedużą kwotę pieniędzy i, w, i, i zawodników na wymianę. I to jest zresztą bardzo ciekawe, kogo oni oferowali. Tottenham był gotów oddać. Lukasa Mure, zobaczcie, tego brazylijczyka 27-letniego, który strzelił pamiętne trzy gole w rewanżowym półfinale z Ajaxem Amsterdam, dając, dając Tottenhamowi awans do finału Ligi Mistrzów za Mauricio Pochettino. No, wie, wiemy, że on więcej grał podczas kontuzji Harry'ego Kane'a, ale generalnie nie był tam pierwszoplanowym y, zawodnikiem. A z kolei Chelsea zaproponowała y, iworyjczyka Jeremiego Bogue. To jest taki 23-letni Brazylijczyk, który o, oczywiście jest wypożyczony z Chelsea, bo wiadomo, że Chelsea tych zawodników to ma gdzieś jeszcze więcej niż Monaco. Monaco ma w sumie 60, Chelsea ma. 80 no są rozproszeni po prostu po wszystkich y, ligach Europy. On jest wypożyczony do Sassuolo y, i tam y, gra, ale y, ale Chelsea ma prawo pierwokupu za 20 milionów y, euro. Ale on zwrócił na siebie uwagę wielu y, klubów y, Serie A. Y, tylko w czterech ostatnich, nie, w sześciu ostatnich meczach przed pandemią, przed przerwą, strzelił cztery bramki. To jest skrzydłowy, ale właśnie bramko strzelny, kreatywny, młody. 20, nie, nie, on ma 23 lata. 21 lat to ma ten następca hmm, potencjalny Milika z Lil. Ten iworyczyk został zaoferowany Napoli, bo Napoli się nim interesuje, ale, ale chciałoby go po prostu kupić, tak? Nie wymieniać za Milika. Interesuje się nim, jak czytam. Nawet dzisiaj były takie informacje, że Napoli, Atalanta, a nawet AC Milan, bo po prostu widzą, że on już odpalił w tym Sasuolo i że się nieźle e, sprawdził. To samo Tutto Sport pisze, że. Sam Milik najchętniej wybrałby Juventus, no trudno się dziwić z tych klubów. tak Walczyłby wtedy o mistrzostwo Włoch, grałby w Lidze Mistrzów i tu i tu o zwycięstwo. Tak? Ale też ważnym argumentem był po pierwsze osoba Mauricio Sariego, czyli trener, który absolutnie na niego stawia. O tym rozmawialiśmy. Pytanie, jak długo on tam zostanie, czy na pewno są z niego zadowoleni, no, jest kwestia Ligi Mistrzów. Nawet takiej dziwacznej po tej przerwie dokańczanej no, nikt tam sobie nie wyobraża, żeby Olympique Lyon mógł wyeliminować, pamiętamy, 1-0 dla Francuzów w pierwszym meczu, ale gdyby się E, tak zdarzyło, no powiedzmy 0-0, tak, i odpadnięcie Juve, no to był podobno koniec Mauricio Sariego, ciężko tutaj się orientować wyłącznie na trenera, tak, bo za chwilę może go e, nie być. Tu sport pisze, że też ważnym argumentem, obecność Wojtka Szczęsnego, to akurat umówmy się, e, nie jest argument dla piłkarza, czy przejść z klubu do klubu, czy tam jest kolega z kadry, tak, no chyba, że największy przyjaciel, takie, takie Ruchy to tylko pamiętam, Zlatan Ibrahimowicz, za którym wszędzie, czy też jeden za drugim przechodził Maxwell, tak oni się przyjaźnili, i jeden drugiego ciągnął z Ajaxu do, do Interu, do, do PSG, prawda? ciągle lądowali w Barcelony, ciągle lądowali obok siebie. W przypadku to ten hamu. No ja bym po prostu chciał bardzo usłyszeć jaki by Jose Mourinho miał na niego pomysł, uważam, że mógłby grać na boisku z Harry wcale nie musieliby ze sobą rywalizować. Ale to też jest bardzo dobre pytanie, czy hurricane zostanie, tak, czy jest przewidziany na transfer jeszcze po tej historii pandemicznej. No wiemy, że starają się o niego, on widząc też, że klub raczej o Mistrzostwo Anglii walczyć nie będzie, że nawet o Ligę Mistrzów może być ciężko. W razie niewywalczenia przez Tottenham miejsca w Lidze Mistrzów, co przecież jeszcze jest możliwe, myślę, że odejdzie, bo po prostu wielki talent i, i chce spełnienia, tak czy do Manchesteru United, który pewnie byłoby na niego stać, czy za granicę, pytanie dokąd, no bo taki Real Madryt wiemy już, że ma obsesję na punkcie Erlinga Holanda. pewnie nie teraz, może za rok razem z Kilianem Mbappé, no tam widzą dla niego przyszłość, może nie Harry Kane. W każdym razie to są po prostu spekulacje, które ja nie, nie ogłaszam tutaj, że on odchodzi do Tottenhamu, ale zobaczcie jakie fajne trzy ligi. La Liga super jakby przeszedł do Atletico Madryt, ale może lepiej do Premier League. Polskie gole, ile bym dał za regularne polskie bramki napastnika, nie obrońcy jak Marcina Wasilewskiego czy Janka Bednarka. no Czyli fajnie, jak wpadną, ale nie jakby tego oczekujemy po tych zawodnikach, tylko Arka Milika z jego wszechstronnością w Premier League. Byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. Kończę, moi kochani, ale jeszcze czytam, piszę wasto.pl Milik w Juwe nie rozwinie się przy takich piłkarzach, życzyć mu tylko jak najmniej urazów. Nie. Milik Juve się rozwinie przy takich piłkarzach, się mu tylko jak najmniej urazów i na pewno już nie tak ciężkich, jakie miał i tam odpali. Atletico też dobry typ, ale ich gra jakoś mnie nie przekonuje. No to Juventus ze wszechmiar byłby liga, język, trener, wszystko i pozycja w drużynie służebna, ale w dobrym znaczeniu. Pod Cristiano Ronaldo. On by, on by do takiej gry idealnie pasował. Kuba Baran. Nie widziałem lepszego serialu od The Last Dance. No, może obok dwóch innych. Wiem, to raczej marzenie świętej głowy, ale marzę o drugim sezonie. Co by w nim było słabego. Słab, Niemniej jest, jestem, jest Bogiem Motywacji Czarny Jezus Hit. No, słuchajcie, w ogóle szykuję. Może vloga, może nie live, bo nie wiem, czy wszyscy z Was oglądali i się też są tak poruszeni yy, serialem, ale korci mnie, żeby nagrać vlog o The Last Dance. I wiecie na jaki temat? Dlaczego nie ma w piłce nożnej Michaela Jordana? Nie ma odpowiednika w futbolu, ani nie było, kogoś takiego jak Michael Jordan. Ani Pele, ani Maradona, ani Zinedine Zidane. Ani Ronaldo il fenomeno, ani żaden z obecnych, choć pewne cechy mają wspólne Lo Messi i Cristiano Ronaldo, ale to są zupełnie inne typy charakterów ludzi sportowców niż Michael Jordan. Dlaczego tak uważam? Chętnie się z wami z tym podzielę, tylko już nie dzisiaj, bo to jest temat na zupełnie inny live, a dzisiaj już jeszcze Dawid Szwed, Milik Juventus Turyn, bo Milik tam pasuje do Juventusu i do Włoch Serie A, tam ma szczęsnego, Milik w Juventusie Turyn, grałby z Cristiano Ronaldo i Paolo Dybalo, no i właśnie tego mu też y, życzę, chociaż polski piłkarz prowadzony przez Jose Mourinho też, też kusi, nic by złego się nie stało, gdyby się tak skończyło. Kochani, Widzę, że 1700 osób ze mną dotrwało. Dziękuję Wam za wszystkie suby przybite. To jest moja łapka w podziękowaniu za Was.